To o czym dzisiaj? W sumie dawno nie występowałem na milczenie się w roli prelegenta. Także nazywam się Zbyszek. I od trochę ponad 2 lat piszę głównie w Node. I robię troszkę frontendu, żeby być nadal na bieżąco. Głównie React, bardzo hejtuję Angulara. Jeśli ktoś lubi pohejtować Angulara, to możemy pohejtować razem. A dzisiaj będę wam opowiadał o pewnym problemie z NPM-em jako takim i z środowiskiem node'owym, o którym pewnie już słyszeliście, ale może jeszcze nie wszystko. I przedstawię wam też rozwiązanie tego problemu, które wymyśliłem już jakiś czas temu, ale tak ciężko się było do tego zabrać i w końcu udało się je napisać w ten piątek, co był ostatnio, a jutro wdrażam to na produkcję. Także myślę, że to dobra zajawka. Jutro wdrażam to na produkcję. O co chodzi? Cóż, cały NPM. NPM to jest Node Package Manager, chociaż to nie jest oficjalne rozwinięcie tego skrótu. Jak wejdziecie na npmjs.org, to tam u góry po lewej jest rozwinięcie tego skrótu, które za każdym razem losuje się inne. Polecam. I w NPM-ie leżą wszystkie pakiety do JavaScriptu i większość z was na pewno wszystko z niego ściąga. Ale pewnie nie wiecie, że wiąże się to z większym ryzykiem, niż wam się mogło wydawać. I generalnie cała idea NPM-a jest bardzo mocno oparta o zaufanie, że ludzie, którzy publikują tamte moduły, nie chcą wam zrobić krzywdy. Bo mogliby. Generalnie, jeżeli robicie apkę w Node, no to uruchamiacie te ich moduły na swoim backendzie i o ile możecie sprawdzić, że ich kod rzeczywiście działa i robi to, co chcieliście, i jeżeli macie dobrze zrobioną produkcję, to ten kod nie będzie w stanie wysłać wszystkich waszych danych po cichu do jakiegoś innego serwera. I generalnie taką ilość zaufania to jednak warto mieć. To z drugiej strony jest dużo rzeczy, które może się nie udać i to jest już związane z tak drobnymi szczegółami jak skrypty instalujące to, co chcecie użyć w waszej aplikacji. I to jest dosyć skomplikowany temat, a w ogóle wyszedł na jaw przy takiej historii związanej z modułem LeftPad. Kto wie, o co chodzi w tej historii? Nieźle, nieźle. Czytacie newsy. Dobrze. To w takim razie nie będę opowiadał bardzo szczegółowo, ale generalnie wszystko zaczęło się od tego, że firma o nazwie Geek zrobiła chatboty. No niby fajne chatboty i tak dalej. Chcieli zrobić moduł do używania tych chatbotów w Node, czy na froncie, nie pamiętam. A nazwa Geek była zajęta. A oni mają na to trademark, w związku z tym napisali do ludzi w NPM-ie i powiedzieli, że no oni chcą przejąć tą nazwę, bo mają na to trademark. Generalnie jak zarejestrujesz trademark na coś w Stanach i się uda, to można zabrać tą nazwę komu chcesz. I no NPM się zgodził, bo co innego mieli zrobić, powalczyć przez 2 miesiące i przegrać. Więc oddali ten moduł i wcześniejszy właściciel tej nazwy tak jakby troszkę się zdenerwował, że jego open source, który wyprodukował i dał ludziom, jest tak naprawdę w jego mniemaniu już teraz własnością NPM-a, bo sobie robią z tym co chcą, i usunął wszystkie swoje moduły, z czego jeden taki 11-linijkowy moduł, który dodaje 0 na początku do liczby, był w zależnościach prawie wszystkiego. W związku z tym z NPM-a po usunięciu tego modułu nie instalowały się takie rzeczy jak Babel, na przykład Ember chyba też się nie instalował z NPM-a, bo brakowało tej zależności, jakieś frameworki, to stało, wszystko się nie instalowało z NPM-a. I sprawa była tak głośna, że trafiła nawet do brytyjskich tabloidów jak The Register, więc to już o czymś świadczy. A cała historia sprowadza się do jednej prostej rzeczy, że jeżeli coś jest na NPM-ie, to jeszcze do niedawna można to było w każdej chwili usunąć lub zmienić. Teraz, czego pewnie większość z was, którzy słyszeli o tej historii, już nie wyłapała, kilka dni po całej aferze wprowadzono zmianę, że jeżeli wrzucicie coś na NPM-a, to można cofnąć tą publikację przez 24 godziny, nie dłużej. To oznacza, że jeżeli coś jest na NPM-ie od 24 godzin co najmniej, to już możecie zakładać, że będzie tam nadal i że się nie zmieni. W sensie w tej konkretnej wersji.
Przechodząc od tego problemu do npm install. Co robi npm install? Ano, ściąga z npm-a wszystko i instaluje wam lokalnie na miejscu. Robi to na podstawie pliku package.json albo pliku npm shrinkwrap, czyli takiego bardziej zaawansowanego listingu waszych zależności. I teraz jeżeli jakaś zależność sobie zniknie, no to jest kłopot. Jeżeli jakaś zależność nie jest bezpieczna, to jest kłopot. No i w package.json zwykle nie podajecie zależności wprost, tylko umożliwiacie dociąganie nowszych wersji, jeżeli pojawią się aktualizacje. I zakładacie, że będzie fajnie i nikt nie zepsuje sender, w sensie podbijając ten ostatni numerek, czyli patch, nie spowoduje, że zmieni się API i coś wam przestanie działać. I w zasadzie to założenie się zwykle sprawdza, co nie przestaje mnie dziwić. I taki npm install, jak już odczyta, co chcecie zainstalować, to ściąga paczki, rozpakowuje paczki, układa je w taką potężną strukturę 300 MB JavaScriptu i później odpala na tym buildy i skrypty instalujące. Bo nie wiem, czy wiecie, ale na npm-ie jest nie tylko JavaScript, jest też sporo C++a, który się kompiluje w momencie, jak odpalicie npm install, dokompilowuje sobie kawałek biblioteki, która pozwala komunikować się z silnikiem JS-owym wewnątrz Node'a i ma tam C++owe API do Node'a i można robić różne cuda. Z rzeczy, które tak robią, polecam moduł heapdump, o którym wspominałem kiedy indziej, możecie znaleźć video na YouTubie z Polyconfa chociażby albo z Summita. W każdym razie taki heapdump, jak przyjdzie do was z internetu, kompiluje się na miejscu i generalnie wywołuje się jakiś skrypt, wywołuje się z uprawnieniami bieżącego użytkownika. Co więcej, jeżeli taki install script, czyli to co się wpisuje w post install do pakietu, albo taki build script, jeżeli w środku odpala kawałek basha, może sobie napisać sudo spacja reszta polecenia. Jeżeli użytkownik, na którym to odpalacie, ma sudo, to to zadziała. Bo czemu ma nie zadziałać? No chyba, że jest zablokowany hasłem, ale na przykład na produkcji, jeżeli jakiś użytkownik ma dostęp do sudo, to zwykle i tak wchodził tam kluczem, hasła nie ma, więc jest bezpośredni dostęp i się robi zabawnie. Pod tym linkiem na niebiesko można sobie doczytać o tym, ile tych skryptów różnych jest, jak można je skonfigurować i tak dalej. Niektóre z nich uruchamiają się automatycznie przy npm install i co ciekawe nie tylko, mam nadzieję, że mam o tym slajd. W każdym razie znajdźcie taką definicję remote code execution vulnerability, czyli tego się nie tłumaczy. Ktoś potrzebuje tłumaczenia? Okej. Okay. Tak, zdalne wykonanie kodu. Zagrożenie typu zdalne wykonanie kodu. O, to będzie w miarę tłumaczenie. W każdym razie odpalenie npm install na produkcji jest de facto ściągnięciem jakiegoś kodu z internetu, który w każdej chwili może się zmienić i uruchomieniem go na serwerze, z którego korzystają wasi użytkownicy. To nie brzmi dobrze. I jakby ktoś nie wiedział, jakieś 2 lata temu został o tym opublikowany w ogóle cały taki artykuł. Przepadł bez echa generalnie, ale ktoś wymyślił, w jaki sposób zrobić robaka, który by się rozprzestrzeniał wirusowo po npm-ie. I jedyne, czego nie wiecie, żeby zrozumieć dokładnie, jak to działa, to że jeżeli się utrzymuje jakąś bibliotekę, to wrzuca się jej, tą paczkę, trzeba jakoś wrzucać na npm-a. Do tego służy polecenie npm publish, do którego nie podaje się swoich kredencjali, tylko npm ma jest cache'owane, więc trzeba zrobić najpierw npm login, zalogować się, potem npm publish i potem zwykle zapomina się o tym, żeby się wylogować, bo fajnie jest po prostu odpalić npm publish następnym razem. To oznacza, że większość ludzi, którzy używają npm-a do publikowania swoich paczek, nawet tych ściąganych setki tysięcy razy dziennie, jest cały czas zalogowanych w swoim terminalu do npm-a. A to oznacza, że wystarczy do jakiegoś względnie popularnego modułu dorzucić skrypt post-install, który przeczesze strukturę katalogów, znajdzie wszystkie package.json, dopisze się do tych package.json,
i odpali tam npm version patch, npm publish i wszyscy, którzy mają w package JSON możliwość upgrade'owania, doinstalują sobie to i odpalą to samo. To jest to, co wrzucasz już na program? Tak. tak, i to nie jest mój pomysł, to jest pomysł, który ktoś udokumentował dokładnie 2 lata temu, zgłosił do NPM-a jako Responsible Disclosure, po czym mu powiedzieli, że nie, to nie jest problem, to tak ma działać. I tak zostało. Znaczy nie, na pewno są jakieś zabezpieczenia przed tym, bo nikt tego jeszcze nie zrobił. Albo przynajmniej nikomu się nie udało. W sensie nikt nie dorzucił czegoś takiego do popularnego modułu, który by rzeczywiście coś zaraził. Bo podejrzewam, że na próbę ktoś już coś takiego wrzucił. W każdym razie nie zachęcam. Jakby co, nie zachęcam. W każdym razie nie wiem, czy jestem dumny z community JavaScriptowego, że nikt tego jeszcze nie zrobił, czy jestem przerażony, że nie wiem o tym, że ktoś coś takiego zrobił. Tak to jest z bezpieczeństwem. Jeśli interesuje Was bezpieczeństwo tego, co ściągacie z NPM-a, jest coś takiego jak Node Security Platform. Wcześniej nazywało się to Node Security Project, ale tak brzmi widocznie lepiej. W każdym razie, w skrócie NSP, i to trzeba pamiętać, bo pakiet, który instalujecie, nazywa się NSP i odpalacie sobie NSP Check i on przechodzi po wszystkich rzeczach, które macie zainstalowane w Node Modules i sprawdza, czy są jakieś znane problemy. A ludzie z Node Security, a pracuje tam parę osób, siedzą i przeglądają co popularniejsze kawałki kodu i zbierają z całego internetu informacje o tym, co poszło nie tak, gdzie są jakieś znane błędy. Łącznie z takimi rzeczami jak w niektórych pakietach, to jest jedyne, co jakby do tej pory trafiłem, w niektórych pakietach jest błąd typu denial of service, że gdzieś jest jakieś wyrażenie regularne, do którego da się wysłać taki tekst, że będzie się przetwarzał przez minutę. I nawet tego rodzaju błędy są już udokumentowane i są sprawdzane jednym poleceniem. Fajna sprawa. No i teraz druga rzecz, którą można zrobić, żeby zabezpieczyć swoje zależności, to trzymać je w repo gitowym, czyli nie dodać ignora na node modules, tylko zapisać sobie całe node modules w gicie. Warto dodać ignora na te binarne, skompilowane rzeczy, a to już jest trochę nietrywialne. W każdym razie to rozwiązuje problem bezpieczeństwa, bo macie w repo rzeczy, które sprawdziliście, że są bezpieczne i później na produkcji robi się checkout z repo i one tam już są. Ale repo jest większe, wiadomo. I trzeba uruchomić npm rebuild, jeżeli macie jakiekolwiek zależności, które muszą się zbudować. A to już oznacza, że i tak odpalą Wam się skrypty instalacyjne i postinstall i tak dalej. Czyli nie rozwiązaliśmy problemu do końca. Dodatkowo z takich przypadkowych rozmów znam dosłownie kilka osób, które uważają, że tak jest super i mnóstwo osób, które uważają, że jest to brzydkie i nie chcą tak robić, chociażby dlatego, żeby lepiej się z tym czuć. Chociaż przez długi czas uważam, że to rozwiązanie było lepsze, mimo że go nie stosowałem, bo jest brzydkie. Ok, ale jest nowe rozwiązanie, które będę teraz perfidnie reklamował, czyli budowanie artefaktów. Coś, co w innych językach programowania odkryto na etapie tworzenia ich, w JavaScriptie oczywiście potrzebowało czasu. Więc możemy sobie zbudować zależności, zabrać je z miejsca, gdzie zostały zbudowane i wrzucić na produkcję prostym kopiowaniem, prawda? Więc dlaczego nikt tego jeszcze nie zrobił? Może dopowiem, że niektórzy to zrobili, bo na przykład niedawno trafiłem na prezentację z Node.js Meetup w Berlinie, gdzie poza całą masą nudnych rzeczy było wspomniane, że ich deploy wygląda tak, że budują sobie całą aplikację, przygotowują ją w jednym miejscu, potem robią z niej paczkę RPM-ową, wrzucają do repozytorium pakietów zainstalowanego lokalnie i później na Linuxach, które chodzą sobie na produkcji, robią po prostu yum install, nazwa tego pakietu z tego repozytorium i w ten sposób deployują całą apkę.
Trochę jest to, dla mnie przynajmniej, smutne rozwiązanie, bo narzędzia, które pozwalają deployować z Gita, są o wiele przyjemniejsze w użyciu i jest dużo większy wybór, a to jest dosyć skomplikowane, więc zrobiłem takie coś. Secure Dependencies to jest nazwa pakietu, który opublikowałem w piątek. Wystarczy go zainstalować, dodać sobie do skryptów w swoim package.json. I teraz jeśli odpalicie npm run bundle, uruchomi się skrypt, który zainstaluje Wam zależności na czysto w osobnym katalogu, tylko produkcyjne, czyli tylko dependencies bez dev dependencies, których zwykle jest 300 mega więcej. I to wszystko przejrzy jeszcze przy użyciu tego NSP, czyli zrobi na tym NSP check. Jeżeli check nie przejdzie, to się wywali. Więc można to sobie odpalić na Continuous Integration. I na koniec spakuje to do paczki, która się nazywa nazwa aplikacji z package.json, myślnik numer wersji z package.json. To oznacza, że jest to bardzo krótki skrypcik, ale bardzo zopiniowany, bo będzie wymagał od Was, że za każdym razem jak dodacie lub zaktualizujecie zależności, trzeba podbić wersję aplikacji. Co uważam, że należało robić zawsze i niezależnie od okoliczności i od tej pory będę tak robił, bo narzuciłem na siebie takie ograniczenie. Więc każda zmiana w zależnościach oznacza podbicie wersji patch, bo tak naprawdę dostarczacie inny kod na produkcję. I co się z tym dalej robi? No jak już powstała ta paczka, trzeba tego targz-a wrzucić do jakiegoś repozytorium artefaktów, później zdeployować apkę tak jak to robiliście zawsze, bez żadnych zmian, tylko wyrzucacie krok npm install, a zamiast niego wrzucacie krok ściągnij paczkę z repozytorium artefaktów i rozpakuj karem. Gotowe. Okej, okay. Co to jest repozytorium artefaktów? Bo brzmi jakoś tak strasznie. Tak naprawdę, jeżeli pracujecie w jakiejś większej firmie, w której są różne technologie, to pewnie już coś takiego gdzieś leży. Jeżeli macie gdzieś do czynienia ze świadkiem Java'owym, to takim standardowym repozytorium jest Nexus. I Nexus ma API po HTTP i jeszcze jakieś miliony innych, bardziej skomplikowanych. Da się z niego łatwo skorzystać, ma różne metody autoryzacji i tak dalej, więc prawdopodobnie się sprawdzi. Albo możecie po prostu użyć SCP, czyli jest sobie serwer z miejscem na dysku, SCP na niego, tą paczkę, która powstała potem na produkcji, SCP z niego na miejsce, rozpakowujecie i gotowe. Można to zabezpieczyć kluczami SSH, można ustawić uprawnienia użytkownika i domyślne uprawnienia plików, tak żeby nie dało się nadpisać istniejącej wersji i gotowe. Bardzo bezpieczne rozwiązanie, nie da się popełnić błędów konfiguracji. No i pytanie, czy to, co ja Wam tu proponuję, co napisałem w ostatni piątek, jest production ready. Więc po pierwsze, jedyne co robicie, to tworzycie paczkę. Jeżeli coś pójdzie nie tak, to build na CI-u Wam się wywali i Wam o tym powie. Nie ma problemu. Więc ja nie mogę być niczym winny. Na produkcji odpalacie tak naprawdę tylko Tara, który no, jest jednym z bardziej stabilnych programów, jakie będą wchodziły w skład całego waszego procesu deployującego prawdopodobnie. Rozpakowywanie paczki jest o wiele szybsze i pewniejsze niż robienie npm install na produkcji. Zwłaszcza, że npm install może się nie powieść ze względu na połączenie internetowe chociażby. Teraz NPM ma już swoje CDN-y i wszystko śmiga, ale na przykład jak macie w zależnościach deweloperskich Fantoma gdzieś głęboko w jakimś frameworku testowym, to Fantom się instaluje z innego źródła, w sensie binarka samego Fantoma i to źródło ostatnio miało trochę downtime'u. I co teraz? Jeżeli instalujecie na produkcji też dev dependencies, to instalacja się wywali. No i ostatnia rzecz, najfajniejsza na końcu. Nie powiedziałem Wam o jeszcze jednym kroku. W ramach budowania tej paczki
odpalam z NPM-a deduplikację, którą generalnie w czasie developmentu lepiej jej nie robić, bo wtedy trudniej prześledzić w zależności jak czegoś szukacie. A przy wrzucaniu czegoś na produkcję jest to super sprawa, bo deduplikacja powoduje, że jak trzy rzeczy mają w zależnościach jakiś pakiet, to ten pakiet jest wyciągany z ich drzewa zależności i wrzucany poziom wyżej. I istnieje tylko jedna kopia tego pakietu w tej konkretnej wersji. Wszystko działa, NPM gwarantuje, że będzie działało dobrze, ja nie jestem za to odpowiedzialny. I zamierzam jutro wdrożyć to rozwiązanie. Na początku będzie sobie działało przez 2 tygodnie mojego urlopu na stagingu, żeby już nie przesadzać. A potem będziemy tym deployować wszystko, bo ostatnio było trochę problemów, jak na przykład niektóre zależności dociągamy sobie z naszego własnego gita, no bo fajnie jest rozbijać sobie aplikacje na moduły, zwłaszcza jak się ich robi kilka i część kodu się pokrywa. Więc jeżeli ten serwer gitowy trochę nie domaga, bo jest do niego za dużo zapytań z wszystkich serwerów produkcyjnych deployujących apkę na przykład, to pojawia się problem. Ten deployment się nie powodzi, trzeba go powtórzyć. Rozwiązujemy ten problem. Paczkę zbudujemy raz, wrzucimy gdzieś, wszystko się robi samo. Więc zachęcam do tego, żeby zastanowić się nad bezpieczeństwem swoich apek w Node. Jeżeli robicie coś w Node albo będziecie robić, zachęcam do testowania rozwiązania, które zaproponowałem. Można je ściągnąć z NPM-a, zainstalować. I oczywiście jestem otwarty na feedback. Jeżeli ktoś chce do niego coś dodać, rozbudować, to potencjalnie też, ale frameworku z tego nie zrobimy. I ostatnia rzecz, do której zachęcam, jeżeli chcecie wiedzieć o rzeczach, które organizuję, w sensie no, mi JS-ów nie ogłaszam na tym newsletterze, ale jeżeli organizuję coś typu jakieś szkolenie, czy przygotuję jakieś materiały i chcę się nimi podzielić, to niedługo zacznę wysyłać e-maile do ludzi, którzy się zapisali na to coś. Także wejdźcie sobie na nauk.pl/news i tam możecie zostawić swojego maila. I nie więcej niż raz w miesiącu coś wam wyślę. Najbliższa rzecz, którą będę wysyłał, to jak wreszcie przez to przebrnę, nagranie z takiego panelu dyskusyjnego React versus Angular, który prowadziłem i nie hejtowałem Angulara. Także polecam, pojawi się niedługo, najpierw trafi do ludzi z tej grupy. Ok. Dziękuję i czekam na pytania. Ja będę roznosić. Okej, okay, masz roznieść ten. Dobrze. Proszę. To w sumie teraz ja albo nie usłyszałem, albo zapomniałem. Bo rozumiem, że nadal tutaj występuje ten problem z kompilowanymi modułami, że to jest... To jest moje pytanie też. Okej, okay, no, że to jest kompilowane właśnie na tej maszynie, która produkuje Tara i jakby był jakiś mismatch wersji, czy architektury procesora, czy coś tam, to i tak trzeba to skompilować. Tak, pracuję jeszcze nad sensownym udokumentowaniem tej informacji, ale rzeczywiście budować paczkę trzeba na maszynie, która ma konfigurację zbliżoną. Nie musi być wcale tak bardzo mocno dopracowane to wszystko. Generalnie musi się zgadzać architektura i wersja Node'a, według tego, co zdążyłem doczytać. Będę z tym jeszcze eksperymentował. Jest ryzyko, że musi się zgadzać wersja Glipca, ale podejrzewam, że nie, bo w dokumentacji tego takiego frameworka do integrowania binarnych rzeczy z Node'em wspominali tylko o tym, że musi się zgadzać wersja Node'a i w NPM Rebuild też jest napisane, w sensie w dokumentacji tego polecenia, że ono jest potrzebne w sytuacji, kiedy nie zgadza się wersja Node'a, ale wiem też, że no, trzeba zrobić NPM Rebuild na Windowsie na przykład. Czyli jeżeli piszecie na Linuxach, a deployujecie na Windowsa, to będzie kłopot. Nie, ale i tak nie polecam. To jeszcze będzie pewnie zależeć w tym przypadku od konkretnych zależności, jakichś konkretnych paczek, nie? Jak się kompilują z jakimiś tam bibliotekami i linkują i tak dalej, to też pewnie wtedy będzie od tego zależeć.
Prawdopodobnie tak, dlatego warto mieć jakieś środowisko preprodukcyjne czy staging, w którym można najpierw odpalić tą apkę po zbudowaniu paczki, zanim się puści to prosto na produkcję, żeby zobaczyć, że coś robi boom. Wspomniałem staging, a co jeśli pracuję na wielu branżach i teraz miałbym aktualizować wersję w NPM-ie? Za każdym razem, kiedy dodaję coś nowego, to takie śledzenie tej wersji globalnie, żeby to działało, będzie kłopotliwe. Okej. Chyba rozumiem pytanie. Trochę zamieszałeś. Generalnie to jest przewidziane tylko na głównego brancha, czyli to służy do zrobienia deploymentu produkcyjnego. W momencie, kiedy pracujesz na branchach i chcesz sobie z brancha deployować na środowisko stagingowe, żeby zobaczyć, czy to działa w środowisku stagingowym, nie tylko na lokalhoście, to wtedy możesz zaryzykować spójność swojego środowiska stagingowego, odpalając tam npm install. Jak do tej pory całemu światu się jeszcze nic z tego powodu nie stało, więc na razie nie przewiduję innych rozwiązań, ale będzie można sparametryzować to proste polecenie, tak żebyś mógł sam sobie wybrać źródło nazwy pliku chociażby, czy na jakiej podstawie będą śledzone zestawy zależności, bo można tam jakiegoś hasza wrzucić. I to wtedy sprawdziłoby się też w momencie, kiedy masz wiele równoległych branży i nie chcesz, póki pracujesz na branżu, stworzyć paczki, która później od razu pójdzie na produkcję, bo już podbiłeś wersję i ona później dopiero trafi do głównego. Dobrze zrozumiałeś, ale... Bo... dokładnie o to mi chodziło, ale kończąc pracę na branżu, mam PR, który de facto buduje kod, odpala testy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc chyba wtedy też warto by było to odpalić, żeby mieć tą właściwą wersję, którą testujesz. Wiesz co, w Javie to jest rozwiązane w taki sposób, że buildy robione dla danej wersji, ale jeszcze nieoficjalnie ostateczny artefakt, mają dopisywane na końcu myślnik, snapshot i jakieś cyferki. Także myślę, że podobne rozwiązanie dałoby się tutaj zastosować. I jeszcze jedna fajna rzecz. W pole version w package.json ma bardzo dużo feature'ów, o których zwykle nie wiemy. I jak poczytasz dokumentację polecenia npm version, które podbija tę wersję, tam jest napisane, że możesz sobie zrobić release candidate, możesz sobie zrobić pre-release, jakieś różne takie rzeczy. I wtedy masz wersję 1.0.1 myślnik pre-1 na przykład. I z tego mógłbyś zrobić bundla i zainstalować go na stagingu, a dopiero po zmerczowaniu do głównego brancha podbijasz wersję na pełną 1.0.1. Numer je sam? Sam decydujesz o tym, jakie są numery, ale nie robi się tego ręcznie, tylko odpalasz npm version i podajesz tam polecenie, które chcesz wykonać. I to bardzo fajnie działa. Generalnie polecam. Nie pamiętam, kiedy ostatnio zmieniałem pole version w pakiet JSON inaczej. Ale teraz myślę, że to jest trochę jednak problem, bo jeżeli masz dwa branche, jedną z developa i na obu zrobisz npm run version pre, to na obu się wylosuje ta sama wersja, a klucze pójdą z tym samym mekiem. I to wtedy... Przede wszystkim wtedy druga osoba, która coś takiego zrobiła, dostanie błąd, jeżeli dobrze skonfigurujesz repozytorium artefaktów. Dostanie błąd, że taki artefakt już istnieje i musi ustalić sobie inną wersję, co da się sprzedać jako feature. Czy jesteś w stanie, może to powiedzieć, o ile prostsze jest konfigurowanie tego, co proponujesz, niż Dockera i po prostu wysyłanie kontenerów na produkcję? Różnica jest taka, że jeżeli masz zespół deweloperski, który posługuje się tylko narzędziami z Node.io Colleagues,
to skonfigurowanie Dockera będzie wymagało dużo współpracy z jakimiś opsami, czy wciągnięcie kogoś do zespołu, kto będzie DevOpsem, czy ktoś się musi nauczyć, jak to robić. I szczerze, nie miałem jeszcze okazji pobawić się kontenerami, przynajmniej na niczym realnym, bo długo wygadać. W każdym razie mamy całkiem fajną nową infrę, która jest